Czy ceny ropy naftowej wybiją w górę inflację? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Minimum z ostatnich 30 dni to jest $70 za baryłkę ropy Brent, no a maksimum to tak mniej więcej $86. Co się dzieje z cenami ropy i jaki będzie ich wpływ na inflację? Jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, no to oczywiście byliśmy zaskoczeni decyzją OPEC Plus o tym, że ten poszerzony kartel zdecydował się na cięcie celu produkcyjnego i to tak naprawdę doprowadziło do tego, że ceny ropy naftowej wzrosły skokowo, bo tak jak przed chwilą powiedziałeś, ceny ropy naftowej Brent sięgnęły w pewnym momencie $70 za baryłkę ze względu na to, że podaży na rynku było dosyć sporo, a jeżeli chodzi o popyt taki globalny, no to było tutaj bardzo dużo niepewności związanej ze spowolnieniem gospodarczym. Natomiast decyzja OPEC Plus o tym, żeby ciąć tutaj cel produkcyjny, no spowodowała to, że mieliśmy taki skokowy wzrost cen. I oczywiście pytanie, jak to wpłynie na ceny paliw, jak to wpłynie na inflację. Natomiast jeżeli chodzi o ten najbliższy czas, to jakby wpływ na inflację cały czas będzie negatywny, bo jeżeli spojrzymy sobie na to, gdzie znajdowały się ceny paliw w zeszłym roku, a gdzie znajdują się teraz, no to wciąż jednak znajdujemy się nieco poniżej tych ekstremalnie wysokich cen, które mieliśmy w zeszłym roku, bo trzeba pamiętać o tym, że w zeszłym roku w marcu cena ropy wybijała nawet $130 za baryłkę i przez kilka następnych tygodni lub miesięcy, nawet w zeszłym roku, ropa pozostawała w okolicach $100 za baryłkę, więc pod tym względem wpływu na inflację, jakby tutaj te ceny paliw będą miały negatywny. Natomiast z drugiej strony... No bo mamy ten magiczny efekt bazy, czyli jak gdyby udział wzrostu cen był poprzednio wyższy, jeżeli chodzi o ropę, niż obecnie. Dokładnie tak, dlatego właśnie ten z tego efektu bazy powinniśmy obserwować właśnie spadek inflacji. Natomiast z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli popatrzymy sobie na ceny paliw od początku tego roku, no to obserwujemy tak naprawdę brak większych zmian. Ta cena paliwa 95 oscyluje tutaj blisko 6,70, 6,80. No raczej obserwujemy te ceny w takim dosyć wąskim zakresie. Natomiast cena zarówno nie reagowała na dosyć drastyczne spadki cen ropy naftowej, ani nie reagowała na to, że mamy teraz wzrost cenowy. Więc z jednej strony powinniśmy być spokojni, ponieważ no, te ceny są stabilizowane. Z drugiej strony oczywiście koncerny paliwowe mogłyby wykorzystać ostatnią sytuację związaną z tymi wyższymi cenami ropy, aby dodatkowo narzucić swoją marżę. Natomiast taka sytuacja może nastąpić dopiero w dalszej części roku, ponieważ jakby w związku z tym efektem bazy, no to tutaj te ceny cały czas powinny pozostać stabilne, a inflacja powinna mieć no, ze względu na te niższe ceny paliw niż w zeszłym roku, no to powinniśmy mieć właśnie negatywny wpływ na inflację. Gdy rozmawialiśmy tuż po decyzji OPEC, to przewidywałeś, że cena ropy Brent nie powinna raczej przebić $90 i chyba te twoje przewidywania pozostają aktualne. Wydaje mi się, że tak i również inne instytucje związane z rynkiem ropy naftowej wskazują na to, że ta decyzja OPEC Plus może mieć tak naprawdę ograniczony wpływ na to, co będzie się działo w fundamentach rynku ropy naftowej, ponieważ no, trzeba zwrócić uwagę na to, ile tak naprawdę realnie tej ropy ubędzie z rynku, biorąc pod uwagę decyzję OPEC Plus. No Rosja, warto zwrócić uwagę na to, że przedłuża tak naprawdę swoje cięcie o 500 tysięcy baryłek na dzień, więc tu tego wpływu nie będzie. Dodatkowo, jeżeli popatrzymy sobie
Ogólnie na produkcję w OPEC i na tą decyzję, która została podjęta, to trzeba pamiętać o tym, że decyzja została podjęta w stosunku do celu produkcyjnego, a nie w stosunku do aktualnej produkcji. A produkcja w OPEC jest niższa niż cel produkcyjny, więc tak naprawdę realne cięcie produkcji będzie ograniczone i z tego 1,6, 1,7 miliona baryłek na dzień, które zostało zapowiedziane, tak naprawdę realnie może ubyć od 0,5 miliona baryłek do 600-700 tysięcy, więc to będzie dosyć taki ograniczony wpływ. A druga rzecz, Agencja Informacji Energetycznej w Stanach Zjednoczonych wskazuje na to, że produkcja poza OPEC dalej będzie rosnąć i dodatkowo jakby nie wpłynie to na to, że będziemy mieli spadek zapasów globalnie, tylko cały czas nadbudowę tych zapasów. No i jakby można zadać sobie pytanie, czy ewentualnie popyt w Chinach, popyt w Stanach Zjednoczonych będzie w stanie tutaj jakoś cokolwiek więcej powiedzieć. No, odbicie w chińskiej gospodarce raczej rozczarowuje, prawda? Dokładnie tak. Bardzo dużo właśnie wiązano nadziei z otwieraniem się chińskiej gospodarki. Natomiast na ten moment tak naprawdę nie obserwujemy dużych zmian ze względu na to, co dzieje się w Chinach, czyli Chiny nie zwiększają importu ropy naftowej. Dane gospodarcze z Chin też nie są jakieś bardzo, bardzo dobre, więc to pokazuje, że Chiny mogą być na ten moment przynajmniej takim lekkim rozczarowaniem, więc może się okazać, że decyzja OPEC Plus tak naprawdę nie wpłynie na to, że pojawi nam się nowy trend na rynku ropy naftowej, tylko pozostaniemy cały czas w takiej dosyć, powiedzmy, szerokiej konsolidacji, bo jednak no, ropa Brent tutaj zahaczała 85-86 dolarów za baryłkę, natomiast z drugiej strony mieliśmy spadki do 70 dolarów, więc na ten moment nie oczekiwałbym tego, żeby te ceny jakieś bardzo, bardzo mogły wzrosnąć. Do tego musielibyśmy mieć jakieś mocniejsze ożywienie gospodarcze, a do tego tak naprawdę jest nam bardzo, bardzo daleko, ponieważ no, wszystkie gospodarki na świecie są uciśnione przez bardzo wysokie stopy procentowe, no i jednocześnie też relatywnie wysokie ceny ropy naftowej, ponieważ takim motorem wzrostu gospodarczego z jednej strony mogą być niskie stopy procentowe, a z drugiej niskie ceny energii, a teraz aktualnie nie mamy ani jednego, ani drugiego. Czyli jak mówisz, szeroka konsolidacja, praktycznie to jak należy to interpretować? Zmienność cen w granicach powiedzmy plus minus 5 dolarów na baryłkę, czy bardziej plus minus 10 dolarów na baryłkę? Chyba ten pierwszy wariant. Myślę, że aktualnie może to być właśnie ten drugi wariant, aczkolwiek na ten moment, jeżeli chodzi o ten górny pułap, to znajdujemy się bardzo blisko tego pułapu, więc jeżeli mielibyśmy wyznaczać jakieś takie granice, to najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o ropę Brent, to uważałbym, że to jest powiedzmy do 90 dolarów za baryłkę i z drugiej strony będziemy mieli te powiedzmy 80-75 dolarów za baryłkę. Taki powiedzmy zakres konsolidacji bym widział w najbliższych miesiącach. Natomiast druga połowa roku być może będzie lepsza, chociaż no na ten moment te wszystkie informacje napływające z globalnej gospodarki no nie napawają optymizmem, więc no nie spodziewałbym się tego, że te działania ze strony OPEC wprowadzą rynek ropy naftowej w jakieś większe wzrosty, aczkolwiek oczywiście jakby wcześniej też mówiłem o tym, że rynek ropy może doświadczyć wzrostu w drugiej połowie roku, więc dalej jakby jest na to szansa, aczkolwiek no ze strony właśnie tego, co dzieje się w globalnej gospodarce, no widać, że to ewentualne ożywienie, jakby uniknięcie recesji, no jest pod znakiem zapytania. O wpływie cen ropy naftowej na inflację rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.